Alfianko Kawszyn, podcast sił sprzedaży. Przed Wami Roman Kawszyn, handlowiec, trener, mentor handlowców, charyzmatyk, w szkoli w Polsce, Stanach Zjednoczonych i w Europie, absolwent rzymskiej Gregoriany, ekspert telewizyjny, prowadzący programy telewizyjne w Biznes 24, autor i współautor sześciu książek, wielu audiobooków, twórca nowej kategorii rozwojowej Teach Art Spectacle. Witajcie w jego przestrzeni przygotowanej dla sił sprzedaży. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Sił Sprzedaży. Witajcie i od razu mówię to: witajcie do naszego gościa, którego obecność jest dla mnie zaszczytem. Jest on strategiem marki. Od 20, pewnie już kilku lat pomaga, chociaż nie wygląda, no ale niech będzie. Małym i dużym firmom w zdobywaniu rynków, jego Klientami są m.in. Sony, HBO, Orange, a, a także startupy. Dzisiaj trudno powiedzieć o brand24, że jest startupem, natomiast wtedy pewnie, kiedy Paweł pracowałeś z nimi, było. O, już powiedziałem, Paweł, kurczę, trochę się o, wysypałem, ale to nic, jadę poza doradzaniem firmą, napisał trzy książki. Zakamarki marki, grywalizacja, narratologia i wszystkie trzy są na mojej półce. Trener, doradca, ekspert, mistrz od budowania marki, storytellingu, a dwukrotnie wystąpił na naszej akademii handlowca i pamiętam jak dziś. To było kilka lat temu. Zadzwoniłem do człowieka, który już wtedy był wielki, znany i był wszędzie. No, strach było lodówkę otworzyć, bo właśnie był wszędzie i i tak się bałem tej rozmowy, a on w tej rozmowie był taki normalny, taki zwykły, taki swój po prostu przed wami, Paweł Tkaczyk. Paweł, witaj bardzo serdecznie. Cześć, bardzo ci dziękuję za piękne wprowadzenie i miłe słowa. Paweł, powiedz mi, bo generalnie wiesz, ludzie kiedyś się dawno nie widzieli, a my się dawno nie widzieliśmy, ta znajomość to jest taka... Powiedzmy sobie trochę w tle, w sensie takim, że się znamy, przynajmniej ja siebie znam sprzed kilku lat, a potem to jakoś tak idzie w tle, że ja cię cały czas widzę, gdzieś tam czytam, coś obejrzę, nie? Podglądam tak, że wiesz, to taka podwójna, jednokierunkowa znajomość, nie? To, to miłe, to miłe wiedzieć, kurczę. No i słuchaj, ja, ja mam tak, wiesz, trochę taki muszę upgrade zrobić, w sensie takim, co ty dzisiaj robisz, powiedz mi, nad jakimi projektami pracujesz, co cię teraz zajmuje? Co tam u ciebie aktualnie słychać? Wiesz, co ja dzielę mój czas pomiędzy prowadzeniem agencji, która się nazywa hmm. Idea i która zajmuje się brandingiem. E, hmm. Z drugiej strony moje własne działania, czyli właśnie szkolenia, występowanie na konferencjach, mówca publiczny i tak dalej. A z trzeciej strony w kwietniu odpaliłem zeszłego roku, no bo nagrywamy już w styczniu 2023. W kwietniu zeszłego roku odpaliłem taki projekt, który nazywa się IGDRASIL. Hmm. To jest. E, abonamentowy portal dla właścicieli firm, dla przedsiębiorców, który zajmuje się dosyć kompleksowo zagadnieniami związanymi z troszeczkę szerzej niż marketingiem. To znaczy, że ja to ułożyłem w czymś takim, co nazywa się obszary zarządzania. Czyli mhm. masz obszar, który się nazywa, nie wiem, narzędzia i optymalizacji, Masz obszar, który nazywa się HR i zespół. Masz obszar, który nazywa się biznesowa głowa, dlatego że jakby są pewne rzeczy, które w głowie sobie musisz poprzestawiać. Jest marketing, mhm. sprzedaż, obsługa klienta i tam jakby jest mnóstwo nowych materiałów, do których ludzie mają dostęp za paywallem płacąc miesięczny abonament. To jest coś, co dosyć hmm. mocno mi zajmuje czas ostatnio. No to zajmijmy się na chwileczkę tym ostatnim. E, okay. Żeby nie było, nie umawialiśmy się na lokowanie, ale to jest piękna rzecz, od razu mnie to interesuje. Powiedz mi, bo naszy, naszego podcastu słuchają nie tylko handlowcy, sprzedawcy, menedżerowie, ale również przedsiębiorcy. Powiedz mi, dlaczego ja miałbym z tego portalu skorzystać, co tam dostanę, bo na razie to brzmi jeszcze trochę tak enigmatycznie. Biznesowa głowa, no to fajnie, to, to w ogóle by mnie pewnie zwolniło z wielu rzeczy, ale tak naprawdę, co to jest? Znaczy, zwolniło niekoniecznie, wiesz, dlatego że biznesowa głowa to jest taki kawałek, który pokazuje, które rzeczy w głowie jako przedsiębiorca musisz przepracować, żeby prowadzić lepiej firmę. Jakby z Twojej działki, tam jest bardzo duży kawałek na przykład o negocjowaniu z samym sobą. E, czyli w momencie, kiedy idziesz na negocjacje do klienta, to mm. po tym, żeby nie dać sobie wmówić niższej ceny, no to mm. bardzo duża część tych negocjacji to nie jest klient, który ciśnie, tylko to jesteś ty, który w twojej głowie mówisz, ojej. Okej, okay, czekaj, tak, czekaj, czyli to ja dobrze to jest roz... rozumiem, że, hmm. to jest że to jest portal wiedzy, że tam dostanę tak. wiedzę na jakieś tematy. A, ok. Wiedza, wiesz co, y, tam jest kilka tak naprawdę, musiałbym dłużej, y, on jest dosyć no to... przemyślany. Ale realnie to wygląda tak, że z jednej strony masz te obszary, e, czyli hmm. masz właśnie HR, masz e, sprzedaż, masz e, biznesową głowę. Natomiast wewnątrz każdego obszaru są trzy poziomy. E, hmm. Możesz po prostu przejść, konsumować wiedzę. To jest poziom tak zwanych artykułów, czyli przychodzisz, okay. konsumujesz artykuły, czytasz sobie e, i tak dalej, i tak dalej. Tam są też materiały wideo, dosyć dużo wideo. Okay. E, drugi poziom to jest pytasz. Każdy, każdy tak naprawdę e, obszar ma hmm. swoje własne forum, więc jeśli potrzebujesz rozwiązać swój własny problem biznesowy, to jest tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie odpowiadają na problemy, yy, są ekspertami. Z jednej strony, wiesz, sam jakby ręczę za dział marketingu, ale są tam eksperci od prawa, od hr od innych rzeczy. E, Okej. Okay. To poziom, to jest poziom interakcji, czyli tam jest, na, na każdym poziomie jest, na każdym obszarze jest taka grupa, gdzie ludzie sobie na żywca czatują. To bardzo bo mocno przypomina kanał na Slacku. Więc w zależności od tego, jak bardzo chcesz się zaangażować, Możesz po prostu wiesz, tylko i wyłącznie czytać. Są na przykład, jest, jest genialna grupa, która się nazywa Lekcje z książek. Czyli hmm. kilkadziesiąt książek biznesowych, które są niezrecenzowane. Yy, tylko raczej streszczone z takim właśnie, wiesz, moim narzutem, co biznes może z takiej książki wynieść, co ja tam znalazłem ciekawego i, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tam są a, a, lekcje z książek, tam są co tydzień, są na przykład półgodzinne wideo materiały e, na żywo, gdzie ludzie zadają sobie pytania i sobie nawzajem odpowiadamy albo przedstawiam jakiś koncept. E, w zeszłym tygodniu e, ja byłem away, ale przygotowałem taki materiał półgodzinny, gdzie mówiłem o tym, w jaki sposób się tworzy społeczność pokumarki, mm -hmm. no to czytam komentarze, ludzie mówią: e, Ten półgodzinny materiał jest wart rocznego abonamentu, nie? Więc A. O... super. To podaj jeszcze raz proszę tam jakiś namiar. Jak wejdziesz na moją stronę paw.k.com, to tam jest takie dziwne słowo, które nazywa się Igdrasil. E, I ten portal nazywa się Igdrasil". Widziałem. Okej, okay. dobra. No to co, zapraszamy. Kto chce korzystać, nie korzysta. A my dzisiaj z Pawłem, tak y, sobie to w głowie ułożyłem, będziemy rozmawiać o storytellingu. Bardzo y chętnie. A co to jest? Storytelling. Bo oprócz tego, że to jest bardzo ciągle modne słowo, ja pamiętam pierwsze szkolenia z, ze storytellingu jakieś e, kilka lat temu, i pojawił się storytelling, i pamiętam Twoją Żyrawkę, e, e, Joshi, na, naszym, mhm. na naszej pierwszej Akademii Handlowca, i tam i tam ci handlowcy po raz pierwszy gdzieś tam żyli, e, zobaczyli, że słowo że historia, że, że i tak dalej. Ale co to dokładnie jest storytelling? Jakbyś dzisiaj po latach doświadczeń to zdefiniował? Wiesz co? Powiedziałeś, że masz książki moje na półce. Tam jest jedna książka, która się nazywa Narratologia i ona jest o storytellingu mm -hmm. właśnie. E, mm -hmm. I tam w tej książce pisze, że istnieje różnica między mówieniem a opowiadaniem. My wszyscy mm -hmm. potrafimy mówić, jeśli potraf potrafimy się posługiwać językiem, natomiast nie wszyscy potrafimy opowiadać, bo różnica tkwi w strukturach. Mm. Storytelling to jest mówienie plus struktury. Eee, struktury, czyli pewnego rodzaju właśnie uporządkowanie. My w momencie, kiedy mówimy, tak jak my teraz nawet rozmawiamy, to to jest mocno chaotyczne. W sensie takim, że wiesz, zdania są tworzone praktycznie na bieżąco. Ty odpowiadasz pytanie, odpowiedź. Mm. Storytelling to jest struktura, w której przede wszystkim jest jakiś bohater uh. i my eee, z bohaterem zupełnie inaczej wchodzimy w relacje. Niż z przedmiotem. To też jest na przykład problem, że, że w przypadku handlowców mnóstwo ludzi stara się opowiadać o produktach, ale my nie współczujemy produktom, my nie emocjonujemy się produktami, a są badania, które pokazują, że my za emocje jesteśmy gotowi płacić. Więc jeśli jesteś w stanie wzbudzić emocje. No to jesteś w stanie sprzedać za drożej. Najprostszym sposobem wzbudzenia emocji jest wymiana przedmiotu na bohatera, i to jest oś właściwie storytellingu. To znaczy, że w storytellingu musi być bohater, który usiłuje coś osiągnąć, bo dopiero w momencie, kiedy my rozumiemy cel bohatera, no to my jesteśmy w stanie zrozumieć, czyli jesteśmy w stanie mu kibicować przede wszystkim. Mhm. I teraz w momencie, kiedy ten bohater usiłuje coś osiągnąć, to jeśli ja go po prostu puszczę do rozwiązania. To to jest mhm. słabe, dlatego że ja to. nazywam nas na swoje wewnętrzne rozważania. Um, mam nazwę dla takiej struktury. Nazywa się to nędzny PR. Mhm. Nędzny PR to jest opowieść o bohaterze, który wyznaczył sobie cel i zaraz go osiągnął. Czyli wiesz, masz Gordona Ramseja, który chciał zjeść jajecznicę, poszedł do kuchni i się zrobił. I e, to jest słaba opowieść. My byśmy nigdy o niej nie słuchali, ale, ale okay. z, zobacz, czego ludzie nie dostrzegają. E, wchodzisz na stronę aktualności firmy. I tam jest napisane, nasza firma zapragnęła otworzyć oddział w Częstochowie i otworzył. I to jest da. dokładnie ta sama struktura. I nikt z tego kula nie będzie czytał, dlatego że to jest słabe. To jest, to jest marzyłem, marzyłem o tym, żeby wejść na rysy, i w tym roku mi się udało. I właśnie wszedłem, nie? I to do, do, dokładnie w ten sposób. Okay. Tymczasem jedna z reguł storytellingu Pixara mówi, że my podziwiamy bohatera dużo bardziej za to, że on się stara, niż za to, że mu się udało. E, a w tych opowieściach typu Nędzny PR całe to staranie jest wykastrowane, dlatego że no, ktoś z zarządu może powiedzieć, ale to pokazuje naszą firmę jako słabą. Nie? Mm -hmm. Więc e, to, to jest pierwsza struktura, czyli mamy bohatera, który ma cel i do tego celu, żeby dojść, potrzebuje przezwyciężyć problemy. E, mm -hmm. I tam potem zaczyna się mnóstwo podstruktur, to znaczy, że ta powieść ma kształt, że ten bohater mm -hmm. musi przejść pewne rzeczy i tak dalej, różne rzeczy. Natomiast założenie podstawowe jest właśnie takie, że potrzebujesz zamienić przedmiot, który sprzedajesz, na bohatera. I teraz relacja, mm. story, opowieści do tego, co sprzedajesz, może być różna. Dlatego, że najczęściej, znowu w takich najbardziej sztampowych opowieściach, mm. bohaterem jest klient. Czyli mm. klient ma jakiś problem, a ja wchodzę cały na biało, czy też ja na czarno e, i mówię, nasz produkt rozwiązuje twój problem. Ty to, a to bardziej... Tylko czekaj, to bardziej wtedy my jesteśmy bohaterem, albo nasz produkt, rozumiem. No nie, dlatego że wiesz, klient nie chce czytać o tobie. Dla klienta najważniejszą osobą we wszechświecie jest on sam. I teraz to jest błąd jeszcze przed storytellingiem, to znaczy, zanim w ogóle wejdziemy w jakiekolwiek struktury, jeśli ty opowiadasz historię o produkcie, a nie o kliencie, no to wyprzedzi pierwszy z brzegu ziomek, który zacznie opowiadać o tym, co klienta interesuje dużo bardziej, czyli klient. E, więc e, taka najbardziej sztampowa opowieść, to jest opowieść, w której bohaterem jest klient. My widzimy takie reklamy, że Ania chciała mieć czyste zęby, kupiła sobie pastę i ma czyste zęby, nie? E, Natomiast istnieją wariacje na temat. Czyli na przykład bohaterem jest ktoś ważny dla klienta. Ania chciała, żeby jej dziecko się zdrowo odżywiało. I w tym momencie dostajesz jakby dodatkową warstwę emocjonalną, to bo tak. Ani dużo bardziej zależy na jej dziecku, niż na swoich własnych czystych zębach, tak? Więc, więc e, mhm. to. E, możesz zrobić opowieść, w której bohaterem jest sprzedawca, tylko że to jest już taka bardziej brawurowa struktura. E, podam Ci przykład, jeden bardzo fajny. E, na Allegro kiedyś chodziła taka aukcja, gdzie babka pisała, błagam, zabierzcie ode mnie te buty. I ona opisywała, ja. jak to kupiła te buty na kolację zaręczynową, ale koleś tam spotkał swoją było, więc do zaręczyn nie doszło. Jedyne o czym ona marzy, to jest cel bohatera, tak, to jest pozbyć się tego, no bo ona go rzuciła, ale on okazał się leniwy, nie przyszedł po misiaczki, buciaczki i prezenty. E, mhm. I wiesz, ja czytam tę opowieść. Po pierwsze się świetnie bawię, po drugie, rozumiem emocje tego sprzedawcy i wchodzę jako bohater, żeby mu pomóc. Mówię, mhm. nie, nie kłopocz się niewiasto. Oczywiście, jak rycerz na białym koniu, pozbawię cię tych butów, nie? Hmm. E, więc więc to, to jest trzeci rodzaj opowieści. A czwarty rodzaj opowieści to jest opowieść, w której bohaterem jest produkt. Tylko, że nie produkt nieożywiony. Właśnie dlatego to jest najbardziej brawulowa z tych opowieści. Ona hmm. wymaga przygotowania i nie wszystkie firmy są, są na to gotowe. Natomiast parówki, które chcą, żeby je jedzono, tak? Czy parówki, które chcą czegokolwiek właściwie, jak w Morlinach, e, czy produkty z biedronki, które polecają się, to są świetne hmm. opowieści sprzedażowe. Nie. Więc mhm. to, na to wszystko są struktury. I wracając do Twojego pytania, storytelling to jest zamiana zwykłego mówienia, gdzie mówisz to dziś, lila na język przyniesie, na właśnie wykorzystanie tych struktur. Mhm. Y, y, tak, bo normalnie opowiadanie historii, takie opowiadanie historii, to rzeczywiście nie, nie brzmi zachęcająco, nie? bo to generalnie kojarzy się z jakąś tam wiesz. O, opowiadać, opowiadać. W ogóle storyteller... O... Bardzo często, jak mówię storytelling i to oni to sobie tłumaczą, opowiadanie historii, e, stawiają znak równości między storytellingiem a bajką. To jest jedna hmm. rzecz. I między storytellingiem hmm. a nieprawdą. To jest druga hmm. rzecz. Ob, obie te rzeczy są, są fałszywe. Tak, tu, tu chyba lepszym słowem rzeczywiście jest narracja, nie? Narratologia, twoja książka, to rzeczywiście tak to, tak to widzę. Hmm. No dobra, bo zobacz, to, 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 co ty mówisz, nie? To jest fajne, bo oglądamy reklamę, nie wiem, Allegro, tą taką słynną z dziadkiem, który przyjechał. Nie wiem, czy tam za nią stałeś, czy nie, ale tam jakoś nie. Na pewno, na pewno gdzieś tam coś jakieś ziarno nasiałeś. No. <śmiech> <śmiech> Paweł zaprzeczył. Paweł zaprzeczył. Głową zaprzeczył. Za tę odpowie... za reklamę odpowiada agencja. Jezu, nie pamiętam, ale oni zrobili całą serię reklam świetnych dla Allegro. Wiesz, tak. to, to jest znowu, na przykład też fałszywe pojmowanie wirala. E, mhm. Większość ludzi widziała tylko jedną reklamę Allegro z tej mhm. serii, a dziadek był bodaj piątą reklamą z tej serii, tak, mhm. naprawdę, wiesz, żeby zrobić wirala, to trzeba się napracować. Tak, bo się myśli, że to się puści, to pójdzie, nie? w TikTok, Puszczamy TikToka i mówimy, o! Nie poszło, <laughs> nie? To może drugi pójdzie, to może drugi pójdzie, nie? Coś takiego. E, a bo widzisz, to rozmawiamy właśnie o reklamie, rozmawiamy, wiesz, o marketingu. Nie? Natomiast ja mam takie ogromne przekonanie, że storytelling jesteśmy w stanie wykorzystać nie tylko w tych takich marketingowo-sprzedażowych obszarach. A mamy przed sobą handlowca. Handlowiec to człowiek, który jest przedstawicielem jakiejś firmy, jeździ po klientach typu sklepy, urtownie i chce, żeby oni weszli z nim we współpracę. No nie ma możliwości puścić filmiku za lekko. Nie? nie ma możliwości, e, nie wiem, powiedzieć, a widzieliście nasze reklamy? Nie o, to puszczę. Niech otwiera komputer i puszcza reklamę, tam jest storytelling. Jedyne, co mu zostaje, jedyne, co mu zostaje w czasie rozmowy sprzedażowej, to jest właśnie to jego gadanie, ten jego głos i te 15 minut, które ktoś mu dał. Czy tam jest miejsce na storytelling? Mnóstwo. Zwróć uwagę, że y, taką podstawową strukturą w storytellingu jest plotka. To znaczy, że my jak wykształcaliśmy nasze umiejętności społeczne jako, jako ludzie, mm. e, to my te umiejętności społeczne, te relacje budujemy za pomocą opowieści typu jedna baba drugiej babie, nie? Mm -hmm. e, e, wsadziła do oka grabie. A, 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 i, I teraz w momencie, kiedy jesteś handlowcem i idziesz do twojego potencjalnego klienta i zaczynasz rozmowę od e, pokażę panu, jak działa ten świetny produkt, mm. e, to to jest słabsza rozmowa niż rozmowa typu, a słyszał pan, że ten człowiek temu człowiekowi coś takiego zrobił, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Nasz mózg dużo inaczej, znaczy dużo intensywniej reaguje na opowieści, w których ludzie czegoś chcą, osiągają jakieś cele, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to jest kwestia właśnie wplecenia e, tego. Zwróć uwagę też, jak wyglądają nasze zwykłe rozmowy pozapracowe. Zwykła rozmowa pozapracowa to jest powtarzanie, że ktoś coś komuś zrobił i tak dalej, i tak dalej. Nie widzę powodu, żeby w pracy nie robić tego samego. Wiesz, skąd się można uczyć czegoś takiego? Z miejskich legend. Miejskie legendy hmm. to są struktury, w które nikt nie inwestuje, a one się niosą dużo szerszymi hmm. kręgami niż różnego rodzaju reklamy, w które ktoś, wiesz, za które ktoś płaci kupę hajsu. I teraz, na przykład, miejska legenda zaczyna się od takiej struktury znajomy znajomego. No i to jest, to jest bardzo fajna struktura, e, dlatego że ona tak naprawdę po pierwsze pokazuje mojemu odbiorcy, słuchaczowi, że to jest ktoś, kogo my oboje znamy, jest jakiś punkt wspólny, nie? E, a potem jest to jest ten wspólny znajomy, a potem jest jeszcze znajomy tego znajomego, którego już mój rozmówca nie zna, ale to mi daje na przykład tak zwany transfer autorytetu. Bardzo często opowieści, które mamy, one są fajne, ale one są niewiarygodne w sensie takim, że człowiek, żeby podjął jakąś akcję po usłyszeniu mojej opowieści, on musi mi uwierzyć. I transfer autorytetu ze znajomego jest dużo lepszy niż powiedzenie, jacyś amerykańscy naukowcy powiedzieli, że to działa. Tak, słuchaj, tutaj to, co ty mówisz w tej chwili, to rzeczywiście jest taki moment, który możemy wykorzystać w rozmowie sprzedażowej, z tym, że ja go znam w takiej formie bardzo. E, prymitywnej. Takiej za chwilę ci powiem, o co mi chodzi, i jakbyśmy nad tym mogli popracować, jak można by to było zapgradeować, to to jest fajne. Ja kupowałem kiedyś, znaczy nawet nie kupowałem, tylko przygotowywałem się tak brzydko mówiąc e, udawałem, że kupuję. E, przygotowywałem się do szkolenia ze sprzedaży... To tajemniczy klient. Jest. Coś takiego mówiąc po angielsku. E, więc przygotowywałem się do, szko do szkolenia i. Z, z zarządzającymi firmy uzgodniliśmy, że wpiszę się na stronie, że ja potrzebuję odkurzacza. No i zaczynamy, jak ten cały proces wygląda. Ja tam pani się do mnie zadzwoniła, pani do mnie przyjechała. Wysłuchaj, no kurczę, po dwóch godzinach prezentacji ja już miałem yy, ja już miałem wszystkiego dosyć. Ja już mówię dobra idź kobieto, nie ić kobieto. Nie mogłem tylko powiedzieć proste, bardziej wiedząc, że ta kobieta potem będzie na mojej sali szkoleniowej i, i że tam, ja tam muszę wejść potem na tą salę i patrzeć jej w oczy, więc jestem grzeczny, nie? I ja w pewnym momencie mówię, wie pani co, to my musimy jeszcze i, i, i jeszcze przemyśleć, nie, to wiesz, na koniec mówię, dobra, nie uzgodniłem z firmą, że kupię ten odkurzacz, więc, więc mówię, my, my musimy jeszcze przemyśleć. No i w tym momencie wchodzi tak zwany storytelling prymitywny, znaczy ta pani tak na mnie patrzy, siadła takim krakiem, nie, i patrzy na mnie i mówi, a wie pan, że ja znajomą, która tak samo myślała jak pan i już nie żyje jest Niezły storytelling, nie? To jest tak. Jak jest myśmy... Bo chodziło o to, że ten odkurzacz też odkarza, rozumiesz tam różne tak. rzeczy, dzieci alergiczne, ona alergiczna, coś takiego. Nie? I, i bo rozmawialiśmy też o alergiach, bo ona już w pewnym momencie nie sprzedawała ten odkurzacz jako odkurzacz, tylko jako odkarzasz, też również i tak dalej. Ja mówię, to jest fajne, ale musimy się zastanowić, przemyśleć z żoną. Oczywiście do pani zadzwonimy. I właśnie wtedy to spojrzenie w oczy i to zdanie. No i teraz jest to jakaś forma storytellingu, pewnie. Czyli ona opowiedziała jakąś historię o jakiejś znajomej, nie? Jakbyśmy mogli teraz nad tą historią deczko popracować, żeby ją zaupgradeować storytellingowo? Nie wiem, czy potrzebujemy, bo, bo teraz e, pogadajmy o tym przez chwilę. E, mhm. Ta struktura w ogóle, ona jest całkiem fajna. Dlatego, że ona po pierwsze jakby pokazuje ci zagrożenie, e, mnóstwo e, miejskich legend, a za moich mm. czasów jeszcze oprócz miejskich legend i tak dalej, były łańcuszki. Nie wiem, czy pamiętasz. Mm. Tak, e, w łańcuszkach w... też tak naprawdę, kiedy e, namawiamy ludzi do akcji, robimy sobie ten element, który nazywa się call to action, tam jest mm. e, ten fragment, nie? że Bogdan wysłał do pięciu osób i wygrał milion na loterii, a tak. Krysia nie wysłała, i Kuna nie żyje dzisiaj. <noise> Tak. Więc yy, to jest całkiem spoko, yy, jeśli chodzi o strukturę. Natomiast to jest kwestia tego, gdzie my to umieszczamy. E, bo ty tak naprawdę byłeś w miejscu, w którym ona powinna rozbijać wątpliwości, powinna zacząć słuchać tego, dlaczego ty nie chcesz tego kupić tu i teraz, a chcesz do niej zadzwonić. E, a ten fragment on przynależy do miejsca, kiedy ty już prawie chcesz kupić i potrzebujesz ostatniego dopchnięcia, nie? Mm. E, więc, więc po prostu bym go troszeczkę przeniósł w inne miejsce. Druga rzecz jest taka, że dobra opowieść na przykład e, z punktu widzenia struktury powinna mieć dobry początek. To znaczy, że ona powinna zaciekawić. I teraz, e, jeśli ona by powiedziała, że ta znajoma nie tylko umarła, ale umarła w jakichś ciekawych okolicznościach, które by cię skłonił do zadawania pytania, to w momencie, kiedy to ty byś wyciągnął od niej, mm -hmm. że przyczyną były bakterie, alergie, czy cokolwiek innego, mm -hmm. jesteś dużo bardziej przekonany do zakupu odkurzacza, niż kiedy ona ci mówi, e, nie kupiła odkurzacza i wzięła i umarła. Nie? Także tutaj mm -hmm. bardziej chodzi o zaangażowanie ciekawości. E, mm -hmm. Tylko, że jedną z podstawowych umiejętności storytellera i właściwie sprzedażowca każdego też, jest słuchanie. E, ja mam mm -hmm. wrażenie, że z tego, co ty mówisz, że ta pani po prostu nie słuchała, nie mm -hmm. próbowała słuchać, tylko... Tak, bo to, to, wiesz, forma, tak, forma sprzedaży bezpośredniej, rozumiesz, nie takiej jeszcze door to door, to ci ludzie są, ci handlowcy są po prostu nauczeni, że to jest walka o życie, wiesz, bo to sprzeda to mani, sprzeda to nie. Sprzedaż bezpośredniej, kiedy siedzisz z klientem, no zaprosiłeś się do domu, ona siedzi z tobą w mm. domu, ona się rozgląda po twoim otoczeniu i zaczyna z tobą rozmowę, o obiekcie, który widzi, o Twoim obiekcie, o Tobie tak naprawdę, mhm. o tym, że nie wiem, Twoje dzieci uprawiają jakiś sport, czy, czy, czy... coś tam, coś tam. A no, co mi po tym, że ona ma znajomą, której ty nie mhm. jest, by the way? To, to jest jedna rzecz, mhm. którą bym zmienił a, a propos tego takiego brutalnego Dajemy, A w ogóle mam nawet seksy, myślę, co ty na to, żeby ta znajoma była Krystyną na przykład. Nie. Niech, niech będzie Krystyną, tak? ale, ale no, to już jest to, nie. Znajoma Waszej wspólnej znajomej albo jakiś mhm. punkt wspólny. To znaczy, okay. wiesz, moja znajoma mieszka w tej samej dzielnicy co ty, o, e, tak. narażona na tę samą ilość smogu i się zaczęła skarżyć na, wiesz, te płuca i tak dalej i dwa lata później umarła. Tak, e... dwa lata i Krystyna, która mieszka dwie przecznice dalej, nie, zresztą pewnie nie. spotykaliście się być może w Oskrobie, tu jest ta piekarnia taka blisko, nie, coś, Zobacz. już jest, nie, już jest trochę więcej mm -hmm. emocji. Dobra, a wiesz co, to teraz, Paweł, jak już tak mogę ten transfer wiedzy od ciebie jakby wyciągać, to ja widzę, ja widzę takie dwa momenty, w których rzeczywiście te historie mogę opowiedzieć, znaczy dwa główne momenty podczas spotkania sprzedażowego. Pierwszy moment to kiedy siadam, chcąc pozyskać nowego klienta. Kiedy ja siadam naprzeciwko niego, to pierwszy moment to jest taki, którym jednak muszę powiedzieć, skąd jestem, co, skąd się tu wziąłem i co ja sobą reprezentuję. W sensie takim, co ja robię. Nie? A drugi moment to jest wtedy, kiedy już potem, w czasie procesu, kiedy ja zbadałem potrzeby, doszedłem do bólu klienta, ja prezentuję ofertę. To jest ten drugi moment. I yy, może zostawmy ten drugi moment, bo tam rzeczywiście są takie struktury. Nie wiem, ja, ja proponuję yy, swoim CKO i TO, jest rzeczywiście storytellingowe, obrazowanie yy, danej yy, korzyści, ale ten moment pierwszy, bo on jest ważny, jakby dzisiaj nasi słuchacze wyszli od ciebie z tym, z tym pierwszym takim momentem, czyli ja siadam, klient, nie wiem, prezes, zakupowiec, nie wiem, obojętnie, persona jakaś, siedzi na, naprzeciwko mnie, to jest precyzyjna osoba. No i ja y, zaczynam prowadzić spotkanie, bo to dobrze, kiedy handlowiec tak naprawdę bierze inicjatywę i zaczyna prowadzić spotkanie, mówi: Powiem panu, jak będzie wyglądało spotkanie. Na końcu pan mi powie, czy tak, czy nie, i to będzie dla mnie bardzo, bardzo okej. Okay, czyli wchodzę w jakiś kontrakt na początek. Mhm. Powiem panu tak, że spotkanie będzie wyglądało tak, że opowiem o sobie, potem popytam pana, czego państwo tak naprawdę potrzebujecie dzisiaj, i potem zaprezentuję rozwiązanie, a pan a pan rzeczywiście mi potem się określi. No i zaczynam mówić, zaczynam mówić o sobie. Czy zaczynam mówić o swojej firmie? Nie, to jak opowiedzieć o tej firmie, żeby to. Wywoływał emocje. Nie, tak konkretnie, weźmy lekko tak, śniew, więc. Próbuję ci, znaczy, trafia włożę kij w mrowisko, bo moja hmm. odpowiedź brzmi w ogóle. Jeśli hmm. mógłbym, to w ogóle bym nie opowiadał o firmie, bo jeśli, zobacz, zobacz sytuację handlową. Jeśli masz klienta, który w ciągu najbliższej godziny potrzebuje się dostać z Warszawy do Radomia, i ty hmm. jesteś tak wkarzem, który może go tam zawieźć, czy ty naprawdę potrzebujesz opowiadać o sobie, kim ty jesteś i kula skąd pochodzisz? No wiesz, jak masz, wiesz jak, masz, jak masz czterech taksówkarzy do wyboru, to sytuacja się zaczyna zmieniać, bo dlaczego mam wybrać tego taksówkarza, a nie tamtego? Pogadajmy. I teraz z jednej strony masz tak naprawdę pewien zestaw tak zwanych korzyści funkcjonalnych. To znaczy, że ja wybiorę tego taksówkarza, znowu, niezależnie od tego, co oni o sobie mówią, Wybiorę ten, który mnie dowiedzie tego radomia najszybciej i lub najtaniej. To znaczy, że wiesz, jeśli jeden kosztuje stówę, drugi stówę, trzeci stówę, czwarty 50, e, i założenie jest takie, że im ufam tak samo. Ja do tego założenia za chwilę wrócę, ale założenie jest mm. takie, że im ufam tak samo. To w ogóle nie ma dyskusji na temat tego, o czym mówią ci goście za stówę w momencie, kiedy stoi czwarty i on mówi 50. E, I jedyna różnica. To jest to, o czym rozmawialiśmy przed sekundą, czyli kwestia zaufania. I powodem, dla którego powinniśmy opowiadać mm. o sobie, jest tylko i wyłącznie wybudowanie zaufania w momencie, kiedy, w momencie, kiedy właśnie inne warunki są takie same. To znaczy, czyli... jeśli ja mam naprawdę lepszy produkt, to to zaufanie wystarczy, że dowiozę do jakiegoś tam poziomu, który jest wystarczająco mm. dobry, żeby klient ode mnie kupił, i do widzenia. Mm -hmm. e, więc powiem ci, jak powinna wyglądać opowieść o sobie. Mm. Pierwsza rzecz, paradoksalnie nie powinna być o sobie, tylko ona powinna być o kliencie i ten element mm -hmm. nazywa się skok na tożsamość. Skok mm -hmm. na tożsamość to jest y, generalnie z, z, sprawdzenie, za kogo klient się uważa i teraz, kiedy ja mówię o sobie, ja mówię, pomagam przedsiębiorcom. To jest mm -hmm. to, co właśnie powiedziałem o sobie. E, I teraz, jeśli ty się uważasz za przedsiębiorcę, to, cokolwiek powiem w następnym zdaniu, będzie dla ciebie miało większą wartość, niż wow. co powiedziałem, pomagam matkom rudych dzieci. I teraz, jeśli jesteś matką rudego dziecka, e, no to w tym momencie mówisz, dobra, stary, mów, słucham. Czyli przemówienie nie polega na tym, że masz powiedzieć o sobie, tylko tak naprawdę masz rozpracować tożsamość swojego klienta. to za Czyli się uważa. Czyli jak jadę, jestem przedstawicielem producenta, jadę do hurtowi, to mówię my, jako, nie wiem, ale fianko, kawszyr, Pomagamy hurtownikom, tak? tak. Taki wstęp. Okay, super. Dokładnie. I w tym momencie wiesz, człowiek, który jest hurtownikiem, uważa się za hurtownika, mówię, tego ziomka powinienem słuchać. Nie? Mm -hmm. e, pomagamy mm -hmm. specjalistom od IT, pomagamy fotografom, kosmetyczkom czy, czy cokolwiek innego, tak? Więc więc no. e, A druga rzecz e, w tym przedstawieniu się, bo tam jest komu i w czym pomagasz. To jest to zdecydowanie tak. potrzeby. I teraz no, wróćmy do tej mojej absurdalnej sytuacji, kiedy ja jadę z Warszawy do Radomia. Masz czterech taksówkarzy, przyjmijmy założenie, że oni mają jedną cenę, ale koleś mówi: dobry, nazywam się Roman, pomagam specjalistom od IT w, w, w przemieszczaniu się na ważne spotkania, a pozostali po prostu wożą ludzi. I teraz w momencie, kiedy ja jestem specjalistą od IT, mówię: Nieracjonalne to jest, ale mnie kusi, żeby wziąć tego gościa, który pomaga specjalistom od IT. To jest tak. coś, z czego ludzie sobie nie zdają sprawy, że my podejmujemy mnóstwo decyzji w sposób nieracjonalny i w tym momencie tak naprawdę właśnie to, co powiemy, jest bardzo ważne z punktu widzenia właśnie z jednej strony skoku na tożsamość, a z drugiej strony im bardziej dopasujesz się do potrzeby, którą klient ma, no bo tu ty mówiłeś o odkrywaniu potrzeb, tak? Mhm. W moim przedstawieniu się powinno być a. skok na tożsamość klienta i b. skok na potrzebę klienta. Pomagam hurtownikom zdobywać więcej klientów. To jest wszystko, co powinienem o mnie wiedzieć. Nie jakie szkoły kończyłem, nie jakie i tak dalej, i tak dalej, tylko pomagam hurtownikom zdobywaniu większej ilości klientów w branży ku, nie wiem, farmaceutycznej. Mhm. To. I to jest jeden element, który powinien się znaleźć w przedstawieniu, a drugi element, który powinien się znaleźć w przedstawieniu, to jest transfer autorytetu. I myśmy o nim już wspominali. Transfer autorytetu działa w taki sposób, że znowu ja to tłumaczę na takim przykładzie. Wyobraź sobie, że podchodzi do ciebie człowiek na ulicy i mówi: pożycz stówę. I teraz, jeśli tego nie znasz, jak my się zastanawiamy, jak zastanawiamy się, co wpływa na to, że ta stuwa zmienia właściciela. Jak pytam ludzi na przykład na sali szkoleniowej o to, to oni mówią: to na co ten człowiek chce stówę przeznaczyć. A ja mówię: nie. Istnieje coś dużo wcześniej, niż historia o tym, na co ten człowiek chce stówę przeznaczyć Bo jak podejdzie twoja maka, to choćby kula nic się nie odzywała, to stówę dasz. To znaczy, że znajomość jest dużo ważniejszym elementem, który wpływa na decyzję, niż ten. Natomiast no, ja nie mogę sprawić, żeby obcy człowiek, do którego ja podchodzę, nagle mnie znał. Natomiast to, co mogę zrobić, ja mogę wziąć pod rękę, może inaczej, ja mogę... Robert Lewandowski mnie podprowadza po, po, pod rękę do ciebie. Nie znamy się. I Robert Lewandowski mówi, pożycz mu stówę. I prawdopodobieństwo, że stuwa zmieni właściciela, zwiększa się tylko dlatego, że mu klient zna Roberta Lewandowskiego. E, I ten proces w ogóle, w jakiejkolwiek formie, nazywa się transferem autorytetu. Czyli e, powołujesz się na kogoś, kogo klient zna. To jest to, co zrobiłeś, jak mnie przedstawiałeś, tak? Zobacz, hmm. jestem obcym człowiekiem dla Twoich słuchaczy, natomiast pracowałem dla Sony HBO i Orange. I te Sony HBO i Orange są jedną z pierwszych rzeczy, które znajdziesz na mojej stronie internetowej, jak wejdziesz, hmm. dlatego, że przy przedstawianiu się one pełnią rolę. Właśnie transfery autorytetu. To nie są Ty, firmy, dla Paweł, których pracowałem. Nie, oszukuj, nie oszukujmy się, dzisiaj już jest trochę inaczej. To dzisiaj Lejcz mówi, jesteśmy firmą, dla której pracował Paweł Tkaczyk. Nie dzisiaj. A, 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 <laughs> Bardzo dziękuję, ale nadal nie. <laughs> Bo, e, przepraszam, przerwałem. Poważnie. E, to nie są jedyne firmy, dla których pracowałem, natomiast e, to jest taki najmniejszy wspólny mianownik. Znaczy, ja się nie muszę zastanawiać. Jak rozmawiam z tłumem obcych ludzi, mm -hmm. jakie firmy powinienem wsadzić do tego mojego bio, no bo bardzo ciężko znaleźć człowieka w Polsce, który nie słyszał o Sonage Bio czy Orange. Nie? Mm -hmm. Natomiast oczywistym jest, że jak idziesz do hiperwyspecjalizowanej branży, no to ja znajdę sobie firmy, które oni znają i one są mm -hmm. hiperwyspecjalizowane lepsze niż transfer autorytetu, bo w momencie znowu, kiedy weźmiemy sobie tego Ro Roberta Lewandowskiego versus moja mama... I obie te osoby podprowadzają obcego ziomka i mówią pożycz mu stówę, to moja mama ma na mnie dużo większy wpływ niż Robert Lewandowski. Mm -hmm. Ten efekt znajomości to jest to, co potęguje, więc ja bym się wolał powoływać na rzeczy i ludzi, których lepiej zna mój odbiorca, niż takiego, którą znają wszyscy. Ale muszę mieć jedyne co muszę mieć pewność, to muszę mieć pewność, że to, na co się powołuje, to jest coś, co mój odbiorca już wcześniej znał. Tak, jeszcze chyba mi się wydaje tutaj w tym takim przedstawieniu, że jesteśmy na początku rozmowy handlowej, kiedy ja mu mówię, że pomagam hurtownikom w zdobywaniu większej ilości klientów, pracuję z takimi hurtowniami jak XYZ, bo to o tym mówimy, to jeszcze muszę mieć pewność, że to, że ja pracuję z tamtymi hurtowniami nie zamknie mi drogi do tej hurtowni. Nie, żeby ten gościu nie miał w głowie czegoś takiego, że to jak on jest już w tamtych, to my, to my go nie chcemy, bo my chcemy być wyjątkowi na przykład. Nie, coś takiego. Nie, i to z doświadczenia ci powiem, mhm. że to jest obawa ludzi, która jest całkowicie nieprawdziwa. To znaczy, że e, ludzie się boją, że jeśli powiedzą, że pracują dla konkurencji, mhm. to firma nie będzie chciała ich zatrudnić. Ale mhm. prawda jest taka, że konkurencja otwiera drzwi, a nie zamyka, my wszyscy mamy taką tendencję, która jest wyrażona w takim cudownym powiedzeniu, my mamy tendencję do porównywania naszej kuchni do wystawy innych. To znaczy, że my zawsze uważamy, że inni mają lepiej to zorganizowane, fajniej i tak dalej, i tak dalej. My nie widzimy ich kuchni, tylko widzimy właściwie ich godowe tanie, a u siebie widzimy cały bajzel, wszystkie rzeczy, które nam się nie udało i tak Więc w momencie, kiedy mówisz, że pracujesz na konkurencji. To przy założeniu, że Twój klient nie ma jakichś analiz, które mówią, że konkurencja to jest do bani od początku do końca, mm -hmm. to oni uważają, że konkurencja lubi, robi lepiej, że konkurencja jest dużo lepiej zorganizowana i tak dalej, i tak dalej. Mm. Więc ja na przykład wiesz, jak wdrażaliśmy grywalizację w różnego rodzaju instytucjach, to pracowaliśmy praktycznie dla każdego banku w Polsce. I doświadczenie mm -hmm. mnie nauczyło, że kiedy chodzę do banku A, i mówi, że pracowaliśmy dla banku B, to mówił, A to spoko, macie doświadczenie. To A, tak, to, tak, no, tak, tak, tak. Mi się też wydaje, że wiesz, dzwoni do mnie, bo to jest, ta, jest takie, ta, taka obawa, nie? że klienci chcą być wyjątkowi i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli, ale jeśli. No tutaj jeszcze musimy rozróżnić kwestie produktowe, bo rzeczywiście, na przykład, jakaś hurtownia może się wyróżniać tym, że wszędzie są na przykład wanny ABC. I my tej wanny nie chcemy, nie? no uh -huh. bo my chcemy być wyjątkowi i tak dalej. Ale w momencie rzeczywiście usług, jak ktoś do mnie, jak ktoś do mnie dzwoni z Agencji Interaktywnej. Nie? Jesteśmy agencją interaktywną, która specjalizuje się w branży e, usług szkoleniowych. To, to, pan, czy to by było, gdyby nie pracowali dla Twojej konkurencji. Nie? Pracu, tak, pracujemy dla takich firm jak ta, taka, taka i taka, no to mam większe zaufanie. Nie? To bez dwóch zdawnych, nie? Super, czyli mamy tak, a powiedz mi, czy już w tym przedstawieniu takim, bo już mamy, co ja robię, mamy dla kogo pracuję, tak, coś takiego, dla, dla, czyli mamy ten e, transfer e, autorytetu, e, czy tam jest jeszcze miejsce na bohatera, wroga jakiegoś w tym takim krótkim przedstawieniu, czy raczej nie? Nie, to znaczy w przedstawieniu, wiesz co, jeśli miałbym opowiadać opowieści, to bym opowiadał opowieści właśnie o tych klientach, na których się przed chwilą powołałem. E, y -y. Czyli powiedziałbym, że oni mieli taki problem, y -y. że nie mogli zająć rynku w jakimś mieście, pałowali się z tym przez, nie wiem, rok, mm. dwa, trzy. Natomiast weszliśmy, i, i tu jest jeszcze jedno, jeden element we wprowadzeniu, który bym wsadził. E, I to jest taki element, który nazywa się punkt wyróżnienia. E, jesteśmy jedyni, którzy. Bo wiesz, e, te transfery autorytetu, one są właściwie nieporównywalne. Czyli jeśli ja pracowałem dla Roberta Lewandowskiego. Ty pracowałeś dla, nie wiem, Martyny Wojciechowskiej i tak dalej. Mm. Powołujemy się, ale one są nieporównywalne. No ja nie wiem, kogo powinienem zatrudnić, ale jeśli ja ci powiem, mm. jestem jedyny, który pracuje metodą XYZ, to w momencie, kiedy wszystko, co do tej pory mówiłem, ci się podobało, a powinno ci się podobać, mówiłem o tobie, mm. no to mówisz: kurczę, muszę. Bo on jest jedyny. Właściwie zawęża mm. mi to bardzo mocno wybór. Tak? Mm -hmm. e, e, więc więc e, wiesz, wracając do tego taksówkarza, e, specjalizuję się w włożeniu specjalistów IT na ważne spotkania. Jestem jedyny, który pracuje tam metodą, nie wiem, Sync, czy. Mm -hmm. który omija korki metodą tam Active mm -hmm. coś tam, nie? Tak, e, tak. Ja mówię, stary, no muszę, absolutnie nie było. Wow. Muszę. Tak, to, to jest rzeczywiście fajne, to jest super. E, więc słuchajcie, y, mamy dzięki Pawłowi. Gotowy przepis i rozwiązanie na to, jak podczas rozmowy sprzedażowej, kiedy zazwyczaj yy, czy handlowiec siada i mówi: No to ja panu powiem parę słów o naszej firmie. No, w Nasza w 1906 i na początku byliśmy tylko w Skierniewicach, nie? Natomiast potem zbudowaliśmy magazyn w 1914 i to było to tak samo podczas tych prezentacji sprzedażowych, kiedy mamy przed sobą grupę klientów, typu, nie wiem, architekci, projektanci i tak dalej. No i teraz wychodzi gościu i rysuje te kropki na Polsce jak ospa, taka nie najpierw tylko jedna kropka, potem 15, potem 30 i tak dalej, to to wygląda rzeczywiście bardzo słabo. A mamy gotowy dzięki Pawłowi przepis na to, jak można taką rozmowę poprowadzić, więc co ja robię? Tak, dla moich klientów i już mamy tutaj bohatera. Ty jesteś klientem moim bohaterem, tak naprawdę. Druga to jest yy, transfer autorytetu, czyli pracuję dla. No i trzecia rzecz to jest, y, jako jedyni w Polsce, i jest trzecia rzecz, mój wyróżnik. Super, Paweł, to bardzo fajne. A powiedz mi jeszcze, bo jak już mamy ciebie, to tak trudno, yy, jesteś mistrzem yy, personal brandingu, to dosłownie, jakbyś mógł. Kilka wskazówek, kilka słów. Mamy handlowca, który. Żyjemy w czasach, już to mieliśmy. Jeden z podcastów był z Angeliką Chińkowską, i tam sobie powiedzieliśmy o tym, że dzisiaj mamy taki, taki, taki świat w branży handlowej, że handlowiec już powoli, znaczy powoli i jednocześnie bardzo szybko zaczyna pracować trochę tak jak w branży usług prawnych. Sprawniczek, nie? Czyli tam generalnie jestem sprawnikiem ksińskim, bo on jest dobry, bo on wygrał moje dwie sprawy frankowe i w ogóle jest mistrzem i ksiński. I teraz mam kolejną sprawę frankową, jestem z Iksińskim, ale Iksiński już jest w innej kancelarii niż był wtedy, kiedy pracował ze mną. To mnie to nie interesuje, to jest Iksiński. Ja idę za Iksiński, bo Iksiński ma pewnego rodzaju markę zbudowaną w moich oczach. I obojętnie, czy on jest w kancelarii, nie wiem, yy, warszawskiej, poznańskiej, gdyjskiej, bo sobie przechodzi do kancelarii, nie? To, to, to ja chcę być z I tak powoli, znaczy, to oczywiście to upraszczam, i tak powoli zaczyna być w branży yy, handlowej. Generalnie ja jestem z handlowcem. Yy, jestem z handlowcem, dlatego, że on sobie zbudował pewnego rodzaju markę. No, możemy mówić zaufanie, pewnie na tą markę wpływa wiel, wiele rzeczy. Więc. Dzisiaj firmy, które nie wspierają handlowca w budowaniu jego marki osobistej, nie rozumieją procesu, moim zdaniem. Powiedz mi kilka takich wytycznych, jako handlowiec, bo to wiadomo, firma, marka firmowa, jesteś mistrzem od, od zbudowania marki, ale też marki osobistej. Powiedz mi kilka takich wytycznych jako handlowiec. O co powinienem zadbać, żeby klienci, klienci traktowali mnie jako autorytet, jako kogoś, komu ufają? To czekaj po kolei, bo nie, z, nie lubisz mnie trochę. Ale ja się nie do końca z tym zgadzam, co powiedziałeś. W sensie takim, że nie do końca się zgadzam z tym, że firma powinna wspierać handlowców w budowaniu marki osobistej. Przynajmniej e, do tego stopnia, że jak wiesz, człowiek mi odejdzie, to e, klient pójdzie za nim. E, to z punktu widzenia mnie, jako właściciela firmy, nie jest najlepszy proces. E, natomiast to, co potrzebujemy zrozumieć, to jest. E, absolutnie masz rację, że ludzie tak się zachowują. E, tylko, że oni się tak zachowują nie zawsze, bo tutaj musimy wprowadzić sobie takiego, co w brandingu nazywa się driver. Driver to jest powód, dla którego człowiek kupuje. I teraz, jeśli driverem jest handlowiec, a nie produkt, no to ludzie pójdą za handlowcem. Natomiast my rozmawialiśmy o wannach. No jeśli ja jestem jedynym producentem wanien, który ty potrzebujesz, to chyba nie wiem kuna, jakiego miał rewelacyjnego handlowca, jak on pójdzie sprzedawać zegarki, no to ja za nim nie pójdę, bo driverem jednak jest wanna, tak? Ehm, wiesz, tylko powiem ci to, to znowu teoretycznie, bo rzadko, rzadko kiedy handlowiec, który sprzedaje, znaczy zdarza się, nie? Natomiast rzadko kiedy tak handlowiec, który sprzedaje wannę, on po prostu pójdzie sprzedawać generalnie pewnie ja, 70% wiesz, to, inne to, wanny, zrozumiesz? Tak. Ten, ten przykład był celowo skrajny, natomiast bardziej mi chodziło o to, że powodem, dla którego ja kupuję jako klient jest ta konkretna wanna. Ja nie pójdę za handlowcem, który sprzedaje inne wanny. Czyli, jeśli ja klient jestem przekonany do wanny, a nie przekonany do handlowca, o to jest lepsze słowo niż driver. Ja jestem przekonany do wanny, a nie przekonany hmm. do handlowca, to w tym momencie będę kupował wanny, niezależnie od tego, kto mi mnie będzie sprzedawał. Jeśli ja jestem przekonany do handlowca, to i teraz odpowiadając na Twoje pytanie, budowanie marki osobistej to jest wybudowanie bardziej przekonania do handlowca niż przekonania do wanny. I teraz w jaki sposób to robić? Jest kilka rzeczy, natomiast tutaj powinniśmy się powołać na badania takiego gościa, który nazywa się Robert Sternberg. Sternberg badał różne formy miłości, ale generalnie chodzi o budowanie relacji między ludźmi, bo mm -hmm. tutaj o tym rozmawiamy, tak? Zamiast na to człowiek i relacja z człowiekiem. I Sternberg mówi tak. Trzy rzeczy składają się na budowanie relacji. Pierwsze to jest Przebywanie ze sobą, w sensie ilość czasu spędzonego ze sobą. Dobry handlowiec powinien cisnąć na jak najbardziej intensywną komunikację ze swoim klientem. I teraz uwaga, idzie coś, co, z czego ludzie się nie spodziewają, komunikację na dowolny temat. To znaczy, że ludziom się wydaje, że jeśli ja jestem handlowcem i sprzedaję wanny, to z moim klientem powinienem rozmawiać tylko o wannach. Natomiast jeśli ja będę z nim intensywnie rozmawiał o świecie polityce i o innych rzeczach, ale długo po prostu, dlatego że no, nie wiem, ile można o Wannach rozmawiać ten e, ja będę miał dużo lepszą relację z tymi ludźmi, e, z tymi klientami i będę znowu bardziej wyborem. Tak, czyli ten handlowiec powinien być takim z jednej strony wysłuchiwaczem, a z drugiej strony rozmawiaczem. Czyli utrzymywanie stałego kontaktu, znajdowanie pretekstów do kontaktu. Jeden bardzo prosty przykład. Jest takie narzędzie, które nazywa się Google Alerts. E, ono pozwala Ci ustawić sobie alerty na dowolne właściwie hasła. E, ludzie sobie ustawiają alerty, żeby sprawdzić, co się mówi o ich marce, czy ich imieniu i nazwisku. Ale jak gdybym był handlowcem, zresztą mam to ustawione, ustawiłbym alert na imię i nazwisko mojego klienta i jego firmy. Dlatego, że w tym momencie przychodzi do mnie alert, kiedy jego firma pojawi się w mediach, jego nazwisko pojawi się w mediach, a to jest dla mnie pretekst do rozmowy. I to jest tak naprawdę jedna z bardzo fajnych rzeczy. Znaczy, ja mam więcej pretekstów do rozmowy z swoimi klientami e, i dzięki temu utrzymuję lepszy kontakt. To jest pierwszy kawałek tej układanki. Drugi kawałek nazywa się intymność e, według Sternberga, czyli ta intymna znajomość potrzeb klienta. I tutaj wjeżdża w handel całe coś, co się nazywa słuchanie. Słuchanie, ale nie tylko słuchanie klienta, ale pokazanie, że słuchasz, czyli na przykład Mikrawerbalna werbalna. czyli naśladowanie słów Twoich klientów w komunikacji z nimi. Dobry handlowiec nie mówi swoim językiem, nie mówi formułą, którą go taką korporacja wyszkoliła, tylko kiedy wchodzi do jednego klienta, to mówi językiem klienta A e, i używa jego słów itd. Tak a jak wchodzi do drugiego klienta, mówi językiem klienta B. To, to jest intymność. I to też tak naprawdę bardzo mocno sprawia, że, że hmm. ludzie Was bardziej lubią. A trzeci kawałek nazywa się osad emocjonalny. To znaczy, że ja, kiedy jestem na spotkaniu z Tobą, pozostawię po sobie intensywny osad emocjonalny. To znaczy, Ty rozmawiając ze mną, mówisz, ojej, i tak dalej. Czy to nie jest tak, że siedzisz i, hmm. jak Ty, siedziałeś na tym spotkaniu z odkurzaczami? To mhm. to jest lepsze, to znaczy, że dowcip, humor i tak dalej, wpływają na budowanie marki osobistej. Mhm. Ostrość poglądów wpływa na budowanie marki osobistej. Oczywiście, że jeśli ja przy Twojej ostrości poglądów przestanę Cię lubić, no to mhm. nie do końca. Natomiast, jakby ostrość poglądów, tak, humor, informacja plus rozrywka to, to jest tak potężne. To. Mhm. Informacja plus rozrywka jest dużo lepsza niż sama informacja, a powiem więcej, gdybym miał wybrać, wybrałbym samą rozrywkę. Czyli handlowiec, który przychodzi do mnie, opowiada mi dowcip i wychodzi, nie próbując nic sprzedać, sprzeda mi więcej w dłuższej perspektywie, niż człowiek, mm -hmm. który przychodzi do mnie, nawala informacjami handlowymi i wychodzi. Mm -hmm. Super. Ja tutaj trochę się odniosę, nie? bo, Bo ja nie uważam, że zbudowanie marki osobistej w firmie przy takim dobrym prowadzeniu handlowca, zarządzaniu handlowcem, właśnie i tak dalej sprawia, że on mi odejdzie z klientami. Właśnie, właśnie ja bym to zrobił tutaj trochę świat koniunkcji. Bym powiedział, dobra wanna, jedyna w swoim rodzaju i jednocześnie świetny personal branding handlowca, którym ja potrafię zarządzać. I wtedy mamy naprawdę petardę. Mamy coś, co, co naprawdę nas niesie. Kurczę, Paweł, niesamowite niesamowity popędzi. Pa, parę minut spotkania i tyle mięsa, że tak powiem, które można w normalnej sprzedaży wykorzystać, bo ja mam takie wrażenie, że ten storytelling tak poszedł w kierunku właśnie marketingu, reklam, nie promocji tego, co gdzieś tam się dzieje na zewnątrz, a handlowcy jakoś tak podchodzą do tego trochę pobocznie, bo mówią, no jak ja, co ja, reklamę puszczę i tak dalej, to co powiedziałem na samym początku. A tutaj zobaczcie, bardzo konkretne wskazówki, bardzo konkretne rzeczy, bardzo konkretne działania, struktury, w które możecie Ubrać swoje spotkanie e, sprzedażowe. Jeżeli tylko będziecie chcieli więcej, to e, paweł, paweł z tego, co kojarzę. Mhm. Paweł, paweł Tkaczyk, e, bez polskich znaków, paweł i tam znajdziecie e, wszystkie namiary na Pawła. Dzisiaj, w ogóle, w dzisiejszym świecie, to już na, trudno podawać namiary na kogoś, po prostu, po prostu się wpisuje go w Google i, go i się go ma. Także zachęcam do. Na to też zwróć uwagę, e, że ludzie nie przestrzegają tego, w sensie nie pamiętają o tym, że markę osobistą buduje się też w Google, mm. Czyli, wiesz, jesteś handlowcem, mówisz, a ja tam nic nie będę publikować i tak dalej, i tak mm. dalej. Ludzie, którzy wchodzą z tobą w kontakt, pierwsze co robią, wbijają twoje imię i Google Musisz panować tam. nad tym, co Google o tobie wyświetla. Tak, dokładnie tak. Boże, za chwilę zaraz zajrzę. Jejku. E <laughs> Paweł Kaczyk był naszym gościem. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę, za to, że jesteście z nami, a Paweł Tobie za poświęcony czas i naprawdę bardzo, bardzo konkretne wskazówki, bardzo konkretne rzeczy. Dziękuję Ci Paweł bardzo serdecznie. Dziękuję, naprawdę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Sił Sprzedaży.